Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Dariusz Pawlak, Laudetur Jezus Chrystus. Sekula, sekula. I będziemy rozmawiali o piekle. Ja chciałem prosić Pana Pawlaka, żeby nam opowiedział o tym, co o piekle mówi ostatnio Franciszek. Natomiast bym dokonał takiego krótkiego wstępu, że wielu katolików polskich uważa, że nie ma żadnej różnicy między prawosławiem a katolicyzmem, znaczy w sensie doktrynalnym, a to po prostu jest schizm. Natomiast prawda jest taka, że tych różnic jest bardzo dużo i jedna z tych różnic jest taka, że w prawosławiu jest głębokie przeświadczenie, że wszyscy zostaną zbawieni, również szatan, i że no piekło się zapełnia, ale później z niego wszyscy wychodzą i na końcu piekło będzie puste. Później zauważmy, jakie są tego konsekwencje, no bo tak naprawdę, zresztą widzimy to po historii Rosji, prawda, hulaj, dusza, piekła nie ma. Później Anglikanie zaczęli głosić najpierw, że piekło jest, ale jest puste, a później, o ile dobrze pamiętam, to ogłosili dogmat, że w ogóle piekła nie ma. A teraz przychodzi czas na posoborowy kościół. No i oddaję Ci głos. Znaczy, to, co się wydarzyło, powiedzmy sobie, w ostatnimi czasy, to jest to, że Franciszek, Ojciec Święty Franciszek, powiedział wprost, że nie wierzy w to, że istnieje piekło. Piekła nie ma. Głosi taką teorię, że oczywiście są ludzie, którzy nie będą chcieli żyć z Panem Bogiem, ich to nie interesuje i są zawsze w opozycji do Pana Boga. I tutaj Franciszek mówi bardzo wyraźnie, że tacy ludzie zostaną anihilowani, czyli Pan Bóg ich po prostu unicestwi, wprowadzi z powrotem w nicość. Czy inaczej mówiąc, nie ma piekła, jest tylko i wyłącznie nicość, którą zostaną ci ludzie unicestwieni, tak? Natomiast ci, którzy opowiadają się za Panem Bogiem, będą żyli w niebie. A więc mamy sytuację taką, że istnieje tylko i wyłącznie niebo. Co najwyżej, nie wiem, bo tutaj to jakby nie doszło do mnie, jak wygląda sprawa czyśćca w opinii, bo to są opinia, przecież to nie jest żadna teologiczna nauka, tylko to jest opinia, jeśli chodzi o opinia Franciszka. Otóż, proszę Państwa, tutaj chciałbym... To znaczy może lepiej opinia Bergoglio. Bergoglio, tak, no tak, można tak powiedzieć. Otóż, proszę Państwa, tutaj chciałbym nawiązać troszeczkę i przeprosić Państwa. Mieliśmy taki program, Stasiu, pamiętasz, a propos śmierci duszy. Mhm. Śmierć i nieśmiertelność. Ja wtedy mówiłem, że do rewolucji, właściwie do oświecenia, terminem, który posługiwał się katolicyzm, to była niezniszczalność duszy, a nie nieśmiertelność. Nieśmiertelność duszy weszła razem z tak zwaną teologią Aufklärung, czyli oświeceniową. I tutaj powołam się na historyków idei. Może ja przepraszam Państwa, że tego wcześniej nie powiedziałem, ale no po prostu uważałem, że może ten wstęp nie jest akurat tak bardzo potrzebny. Ale chcę do tego nawiązać, ponieważ to wiele wyjaśni. Proszę Państwa, o co chodzi w tym zmianie pojęcia, że do czasów tej teologii oświecenia mówiono o tym, że dusza jest niezniszczalna, a nie nieśmiertelna, czyli incorruptibilis po łacinie, a nie immortis. I nagle po oświeceniu zaczęto mówić, że dusza jest nieśmiertelna. Otóż Państwa, historycy idei powiedzieli, że nie wiadomo, jakie skutki wywoła, ale na pewno wywoła. Bo nieśmiertelność duszy weszła niejako z punktu widzenia historii idei, dlatego że w czasie oświecenia niejaki Żyd Mojżesz Mendelssohn przetłumaczył Platona w taki sposób, żeby przybliżyć Platona do chrześcijaństwa, a konkretnie do katolicyzmu. I zrobił tak to umiejętnie, że faktycznie katolicyzm jakby w tej perspektywie został zastąpiony platonizmem. Znaczy, katolicy czytali Platona w tym tłumaczeniu, tak, i uznawali, że on mówi to samo, co katolicy. Co katolicy. Oczywiście tutaj była sprawa zupełnie jakby inna, bo proszę Państwa,
Państwo chyba zrozumieliście źle moją, że tak powiem, wypowiedź, na zasadzie takiej, że dusza nie istnieje. To znaczy mówisz o tych, którzy w komentarzach. Tak, w komentarzach, że dusza nie istnieje po śmierci. Nie, nie, to nie o to chodzi, proszę Państwa. Proszę zwrócić uwagę, ja może odwołam się do skutków pewnych, które są dzisiaj. Otóż jest tak, że znam katolików, którzy potrafią nawet chodzić na czuwania nocne, na wystawienia Świętego Sakramentu i potrafią modlić się przez całą noc, a głoszą tezę, że istnieje reinkarnacja. To jest pierwsza rzecz. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli dusza jest nieśmiertelna, no to reinkarnacja w niczym tutaj jakby nie przeszkadza. Dwa. W podręczniku do czwartej klasy szkoły, to były lata 90., który miałem w ręku, czwarta klasa szkoły średniej, czyli maturalna klasa, definicja, katolicki podręcznik do katechezy, oferował taką oto definicję, że śmierć jest uwolnieniem duszy od ciała. Uwolnieniem duszy od ciała. Prawda? I trzecia rzecz, proszę Państwa, dzisiaj mamy Franciszka, który mówi, że ludzie zostaną anihilowani. Gdybyśmy trzymali się zasady, że dusza jest niezniszczalna, to w tym momencie papież staje się heretykiem, bo nie można zniszczyć duszy, czyli nie można jej anihilować. Natomiast w tej sytuacji, kiedy mówimy, że dusza jest śmiertelna, czy nieśmiertelna, no to w tym momencie to może mieć jakieś tam... Nie podlega śmierci, ale podlega zniszczeniu. Tak, dokładnie. Proszę Państwa, druga rzecz bardzo istotna. Proszę zwrócić uwagę, że ten element nieśmiertelności czy śmiertelności duszy, on miał jeszcze inne bardzo silne konotacje, szczególnie związane z teorią grzechu. Proszę zwrócić uwagę, co znaczy grzech śmiertelny? Czyli inaczej, możemy żyć, ale możemy żyć z duszą, która już umarła, bo grzech śmiertelny, grzech ciężki jest grzechem, który po prostu powoduje śmierć duszy. Pan Jezus często mówił, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, bójcie się raczej tych, którzy uśmiercają duszę. Mamy, parafrazuję jeszcze drugi, inny tekst z Apokalipsy, kiedy mówi do jednego z kościołów, wydaje ci się, że żyjesz, a jesteś już umarły. Święty Bernard, będę ci w słowo, święty Bernard mówi w tym swoim dziełku o 12 stopniach pychy, że na 12 stopniu pychy człowiek umiera na duszy i za takich nawet modlić się nie można. I tak. Tu się powołuje na świętego Pawła. I teraz proszę Państwa, nieśmiertelny nie znaczy, że nieistniejący. Czyli śmiertelny nie znaczy nieistniejący. To właśnie dusza, dlatego że zostaje, bo co się dzieje w śmierci? W śmierci, proszę Państwa, umiera człowiek. Nie ma człowieka. Umiera człowiek. Człowiek to jest zjednoczenie duszy i ciała, gdzie dusza jest formą ciała. Jeżeli ciało się rozpada, zostaje dusza, ona dalej istnieje, ale ona istnieje w śmierci. Nie ma ciała, które do jej natury jest konieczne. Nie widzi, nie słyszy, tak, nie mówi. Dokładnie nie tak. Żyje jakby w śmierci. I żeby nie wiem jak miała być szczęśliwa, miało być szczęście związane z Panem Bogiem, to do tego szczęścia potrzebuje powrotu do ciała. Potrzebuje ciała. I dlatego konieczne jest zmartwychwstanie, proszę Państwa. Otóż ciekawą rzeczą był jeden z teologów, już nie pamiętam jego nazwiska, przepraszam, bo mi to umknęło w tej chwili. Niemniej jednak on mówił taką ciekawą rzecz. A propos właśnie niezniszczalności i nieśmiertelności duszy. Powiedział tak, nieśmiertelność duszy to jest grób zaprzeczony. Zmartwychwstanie to jest grób rozsadzony. Tak? To jest bardzo, bardzo ciekawa dewiza, prawda? Katolickiego sposobu podejścia. Otóż ja bym to powiedział tak, proszę Państwa, jeżeli odchodzi najbliższa nam osoba, powiedzmy sobie małżonek czy małżonka, prawda? To kto zapisuje ten cały dramat? Ten, kto zostaje. On żyje w tym dramacie, można powiedzieć, umarło małżeństwo i ta śmierć jest zapisana w tym, kto został, prawda? Bo brakuje mu tej osoby, ta osoba odeszła. Tak samo ciało. Ciało się rozpada i ono jakby nie zapisuje śmierci, ono po prostu się rozpada i koniec. Nie ma. Jest tylko i wyłącznie zespół różnych komórek materii. Nawet się teraz powie, że to nie już jest ciało, bo ciało potrzebuje mieć formę, a formą jest dusza. Jeżeli następuje rozłączenie, to nie ma w tym momencie ciała. Inaczej mówiąc, dusza w tym momencie zapisuje cały ten ogrom tragedii i śmierci. I ona żyje w śmierci, potrzebuje zmartwychwstania. On tęskni do swojego ciała, do swojego zmartwychwstania, do swojej własnej natury. Człowiek tęskni do własnej natury, bo w tej naturze... Znaczy ma okaleczony człowiek, dokładnie. Bo kaleki strasznie, bo pozbawiony ciała,
tęsknić. Dokładnie tak. Także proszę, proszę, ja przepraszam jeszcze raz tych wszystkich, którzy tak to zrozumieli, że jakbym powiedział, że w ogóle nie istnieje dusza po śmierci, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że te dwa terminy, one jakby są na tyle ważne i zmieniają perspektywę widzenia w duchowości katolickiej na tyle, na ile to, że w tej chwili powiedziałem. To są później te elementy. Być może właśnie to, że dzisiaj nie mówi się o grzechu śmiertelnym, wynika właśnie z tego, że zapomniano tej głównej, podstawowej prawdzie, że dusza jest niezniszczalna. Natomiast śmiertelna w tym sensie, że może podlegać różnym śmierciom nawet, bo mówimy o śmierci moralnym, prawda, różne śmierci. Ale w tym sensie jest śmiertelna, bo mówię, zapisuje całą tą rzeczywistość, która się dzieje, tą rzeczywistość rozdzielenia śmierci w ogóle człowieka jako człowieka, prawda? Dusza nie jest człowiekiem. I my się modlimy, zwróćcie uwagę, że po śmierci modlimy się za duszę, prawda? Nie za człowieka, tylko za duszę. No ale tak, bo odeszliśmy od tematu, znaczy odeszliśmy, no trzeba było to powiedzieć, co powiedziałeś, bo tylko przypomnę, że mówiliśmy o tym, że Franciszek mówi, że piekła nie ma. Tak. Prawda? Natomiast ja bym jeszcze ci dopowiedział jedną rzecz, tylko zasygnalizował, że no bo twoja sugestia jest taka, że Franciszek odwołał się do pewnych nieścisłości językowych, do braku dogmatu o niezniszczalności duszy, bo tego dogmatu nigdy nie ogłaszano, bo nikt tego nie kwestionował. Nie, nikt nie kwestionował. A ja bym tylko przypomniał jedno, że on też się moim zdaniem odwołuje do czegoś innego. Ja widziałem takie błędy nawet u profesorów, prawda? Jest kwestia stwarzania i kiedy opisuje się filozoficznie stwarzanie, nagle wyskakuje problem konserwacji o inesse, prawda? Podtrzymywanie w istnieniu. No i teraz jak ktoś nie rozumie, o co chodzi do końca, to zaczyna mówić tak, jeżeli Bóg podtrzymuje nas w istnieniu, to może przestać podtrzymywać, nie? Następuje unicestwienie. I tu się pojawia pewna głupota filozoficzna i pewna herezja idąca za tą głupotą filozoficzną. A ta głupota filozoficzna bierze się stąd i tego dzisiaj do końca nie wyjaśnię, natomiast zrobię specjalny program filozoficzny na ten temat. Prawda? Że tylko zasygnalizuję, że jeżeli zadamy pytanie, ile trwa stwarzanie, to nagle się okaże, że tutaj jest cały zespół problemów, bo ile trwa, to jest pytanie o czas. Czyli już związane ze stworzeniem. Z punktu widzenia Boga pytanie jest głupie, bo Pan Bóg czasowi nie podlega. Natomiast z punktu widzenia człowieka nie jest głupie. I teraz jak to rozwiązać? I rozwiązaniem jest ta cała doktryna konserwacji inesse, podtrzymywaniu w istnieniu. I ona błędnie zinterpretowana, rozumiana, może stać się punktem wyjścia do takiej herezji, którą dzisiaj głosi Bergoglio. Ja kiedyś zadałem to pytanie profesorowi Gojgaczowi o to konserwację. Mnie zawsze to był mój konik stwarzanie. I profesor Gojgacz odpowiedział, że podtrzymywanie istnienia jest jakby samoistne poprzez przypadłości. To znaczy, wiesz... Znaczy, bo to była już, no powiedzmy tak, ja zadałem to pytanie jako filozofowi, prawda? Metafizykowi. Tak, ale wchodzimy już w dyskusję filozoficzną. Tak, dobrze, ale nie, w porządku. Tylko ja bym tutaj mam takie skojarzenie, że profesor Gojgacz, który był moim profesorem, on jednak chyba nie znał wtedy definicji stwarzania świętego Tomasza. Bo ona się chyba tylko raz pojawia w jakimś takim pomniejszym tekście. Że to jest esencja. Nie, gdzieś indziej. Ale zająca to esencja jest również ten element. Zgoda, ale chyba nie ten, nie ta definicja, bo ta definicja, ja ją tylko rzucę, żeby pokazać, jaki jest problem, że święty Tomasz zdefiniował stwarzanie jako relacja bytu stworzonego do jego uprzedniego nieistnienia. Mhm. I to wygląda na żart, prawda? Mhm. Bo nie może być relacji do czegoś, czego nie ma. Nie? Ale o tym to już w programie... Tu jest problem na ile... Bo to jest tak, my mówimy, że byt został stworzony z nicości. Czyli traktujemy nicość jako coś. Tu jest cały problem. Nie, więc to jest błędna definicja. Oczywiście. Stwarzanie to jest zrobienie czegoś z niczego. Nie? A to, co ty mówisz, to chyba jest w tym w komentarzu świętego Tomasza do
do teologii tej pierwszej, która wszystko komentowała, to był Kompendium Teologii. Kompendium Teologii, ale jeszcze wcześniej była komentowano wszystko, był taki skrót teologiczny Piotra Lombarda. Do Piotra Lombarda, nie? Tam jest kilka kwestii dotyczących właśnie stworzenia. Ja już nie pamiętam, ale tak, zrobię na ten temat program filozoficzny. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. A teraz wróćmy do tego zasadniczego tematu, to znaczy ja bym tylko podkreślił ze swojej strony na koniec, że ogłoszenie, znaczy, bo to nie jest jeszcze ogłoszenie jako przez papieża, tylko to jest takie badanie rynku, nie? Że powiedziałem i teraz zobaczymy, co będzie, bo on powiedział jako Bergoglio, znaczy nie jest to wypowiedź sensu papieska, prawda? Ale doprowadzenie do sytuacji, a wyraźnie do tego Franciszek zmierza, żeby uznać w Kościele, że piekła nie ma, no to jest doprowadzenie do sytuacji hulaj dusza, piekła nie ma, prawda? Że w sumie i tak wszyscy, bo to rozdmuchanie miłosierdzia, prawda? Miłosierdzie Boże jest nieograniczone, później piekła nie ma, no i w zasadzie no co, wszyscy pójdziemy do nieba. Czyściec, nie ma słowa w Piśmie Świętym o czyściu, więc odrzucamy i czyściec, nie to. Nie, no, w tym kierunku. O czyściu to jest, akurat jest, tak? Jest. Są. W Piśmie Świętym? Tak. Nie, ale ja nie mówię, co jest w Piśmie Świętym, tylko jak się to głosi. Głosi, tak, bo się, protestanci się z tobą nie zgodzą. Nie zgodzą, oczywiście, tak jak najbardziej. Ale tak, powinniśmy już kończyć, więc jakbyś to wszystko podsumował? Znaczy tutaj problem jest tego typu, że w teologii niejako piekło występowało w perspektywie moralnej i w perspektywie metafizycznej. Są dwie rzeczy. W perspektywie moralnej chodziło o to, że człowiek może w taki sposób zarządzić swoim życiem, że postawi tamę między Bogiem a sobą i nie będzie chciał po prostu realizować żadnego życia z Panem Bogiem. Prawda? To jest kwestia moralna. Z metafizycznego punktu widzenia chodziło głównie o to, żeby podkreślić, że człowiek jest istotą wolną, naprawdę wolną. Otóż wyzbycie się teologii piekła jest jednocześnie zaprzeczeniem wolności ludzkiej. Jeżeli człowiek nie jest wolny, to wtedy rzeczywiście sytuacja jest zupełnie inna, bo wtedy Pan Bóg staje się jakimś nie wiadomo jakim, tylko i wyłącznie, nie wiem, żądającym sprawiedliwości i nic więcej. Natomiast tutaj ten element metafizyczny, on był zawsze w perspektywie właśnie ludzkiej wolności pokazany. I że człowiek jako istota wolna ma prawo decydować o swoim losie i to losie na wieczność. Tak? Na tym polega również wielka jakby no ta nobilizacja człowieka w oczach Pana Boga, że możemy Panu Bogu powiedzieć nie. I tutaj bardzo istotny element jest również taki z metafizycznego punktu widzenia, że człowiek jest w tym sensie pewną istotą właśnie dekreacyjną, próbującą zniszczyć rzeczywistość powołaną przez Pana Boga, bo Pan Bóg powołuje rzeczywistość w sposób wolny. I zaprzeczenie tej wolności stworzenia i człowieka jako osoby wolnej powoduje to, że rugujemy piekło. Oczywiście historycznie możemy się również odnieść do pewnych tekstów, które były na początku teologii, zwłaszcza chodzi o teologię III-IV wieku, mianowicie chodzi o Orygenesa, który głosił teorię apokastazy, a za nim potem Grzegorz Wielki, Grzegorz, przepraszam, Synesy. I na tym buduje bardzo mocno właśnie teologia prawosławna, bo oni głosili tak zwaną teorię apokastazy, czyli że Bóg będzie wszystkim we wszystkich, to co jest powiedziane w Piśmie Świętym, ale nie biorąc pod uwagę właśnie tego, że istnieją pewne stany, które mogą być stanami związanymi z tym, że człowiek oddziela się od Pana Boga w sposób zupełnie wolny i nie chce żyć z Panem Bogiem. Nie chce kochać Pana Boga, nie chce kochać w ogóle. To jest, nie chce mieć z nim nic wspólnego. Nic wspólnego. To ksiądz Jochemczyk miał do czynienia, opowiadał z takimi ludźmi, prawda, że żona ukochana umierała, człowiek się modlił, żeby nie umarła, a ona umarła i on zerwał wszelkie kontakty z Bogiem i powiedział, że... I to jest jakby bardzo często występuje taka argumentacja. Argumentacja życzeniowa. Odrzucenie Boga, nienawiść do Boga, dlaczego mi zabrałeś żonę, dlaczego mi zabrałeś dzieci. No i tak dalej. No dobrze, kończymy coś jeszcze? Ja myślę, że no, to jest bardzo duży temat, szczególnie związany z teologią stworzenia. W związku z tym, to gdybyśmy zaczęli coś w tej chwili robić, to za dużo czasu by nam to tak jest, musiało zająć. Dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu. Dziękuję Ci, Stasiu.